Dzień 17. Znowu Bruno się poszczęściło. Paweł nie żyje. Paweł zmarł w wyniku poważnych ran. Zaatakowano nas. To była koszmarna noc. Ktoś próbował nas okraść. Napastnicy byli bardzo agresywni, ale nie wyrządzili zbyt dużych strat. Mieliśmy trochę broni, ale dla wszystkich nie starczyło. Sveta i Paweł zostali ranni i napastnicy zabrali kilka rzeczy. Musimy wzmocnić warty. Pawła już nie ma wśród nas. Sveta i Bruno mają paskudne rany. To poważna sprawa. I obydwoje są załamani. No to zbliżamy się nieuchronnie do końca. Załamani, zmęczeni. Nic z wami dzisiaj nie zrobię, pięknie. Pozostało mi jedynie poczytać. Jesteście bardzo głodni. Nawet nie zjecie. Tak załamani jesteście. Moi przyjaciele się wykrwawiają, a ja nie mogę nic poradzić. Czuję się bezradna. Moi przyjaciele są ranni, a ja nie mam jak im ulżyć. Martwi mnie, że Marco jest gdzieś tam bez bratniej duszy. Dalibyśmy tym dzieciom leki, gdyby tylko nam jakieś zostały. Biedny, wygłodniały człowiek. Cóż, niedługo wszyscy zaczną przymierać głodem. Pawle, niestety nie dało się go uratować. Nigdy nie czytałem opisu Cwety. Ojej, ależ to krępujące. Zdaję sobie sprawę, że w tak potwornej sytuacji niewielki jest ze mnie pożytek. Mam doświadczenie w dziedzinie administracji i logistyki, które jednak w obecnych okolicznościach na nic się nie przydadzą. Jestem też ponoć dobrą opiekunką. Uwielbiam dzieci, choć cieszę się, że nie muszą tu z nami cierpieć. Co jeszcze? Posiadam prawo jazdy. Wybaczcie, chciałem zażartować. Dobrze, że te ataki nie kończą się gwałtami. To była dopiero tragedia. Bruno. Jeśli zaczniemy rozdawać jedzenie każdemu, kto się napatoczy, to niedługo nic nie zostanie dla nas. Nie chcę zginąć jak Paweł. Musi być jakiś sposób na to, by zdobyć więcej zapasów. Jak mam przeżyć, skoro te bandziory dybią na moje życie i chcą mnie okraść? Tak. Gdyby nie te bandziory w nocy, to o tyle nam lepiej by było. Już chyba nie możemy barykadować okien więcej. Tak mi się zdaje. Tylko przed dniem 11 byłoby o wiele lepiej z barykadami. Przynajmniej przez ileś dni można by było wytrzymać we względnym spokoju. Szczególnie jakbyśmy mieli więcej broni. I życie we czwórkę naprawdę jest fajne. Trójka to myślę, że jest takie minimum, żeby sensownie tutaj być. Ponieważ ktoś może odpoczywać, ktoś może iść na szaber, ktoś może tam bronić. Ktoś czeka pod drzwiami. Hej! Przyniosłem ci coś! No niestety tutaj nikt tobie nie otworzy. Zmęczona, bardzo zmęczony. I bardzo głodni. No... ci się może przydać, tak? Bardzo chętnie. Ten głodny człowiek, którego spotkałem... Ej! Spójrz tutaj! Widzisz innego głodnego człowieka. Dobra.
Już myślę, że następny dzień to będzie koniec, chociaż już nie będą załamani. Może przeżyjemy jeszcze ze 2 czy 3 dni. Zobaczymy. Tak czy siak, ja dzisiaj, jak widać, nic z nimi nie zrobię. Obawiam się, że głodujący, którego spotkał Bruno, nie przeżyje zimy. Ojej! Bruno, spotkałeś Cwetę? Obawiam się, że ten głodujący z piętra wyżej nie przeżyje zimy. Bruno... Ja niepotrzebnie robiłem tutaj na początku ten piecyk. Mamy 14 stopni teraz, a nadchodzi zima, bo różne tutaj pory roku mogą być. I co? Jeszcze ani razu piecyk nie był potrzebny. Więc pierwsza rzecz, którą powinno się robić najprawdopodobniej, to jest... to do wody. Następnie metalurgiczny. Pewnie łom, żeby nie używać wytrychów. Częściowo. Bo łom się też zużywa. A, tam został. Następnie... no nie wiem. Być może coś do bandaży. Zawsze w cenie tutaj są. Więc bimbrownik. Plus jeszcze tamtą zielarnię. Potem do uprawy ziółek. A, jeszcze w międzyczasie tutaj pułapki na szczury. To chyba pułapki na szczury najważniejsze. Ta woda sama się nie przyda. A, żarcie jak najbardziej. To za 2 pułapki, żeby co drugi dzień były. Było w pełni. Warto zauważyć, że jak ja już zrobię jedzenie, to jest podane i nie można tego zabrać, nie można zrobić więcej. Chyba, że tutaj zniknęła ikona, ale jakoś wcześniej też widziałem, że tylko ona była, więc warto od razu robić po 4 w takim przypadku, jak mamy razy 2 pułapki na szczury. To co? Zagramy od początku jeszcze raz. Jak już się skończy to... no dobra, jeszcze nam kończy dzień. Zobaczmy, co z tego będzie. Mamy noc. Cweta niech czuwa, ktoś musi czuwać. Bruno jest bardzo zmęczony, niech śpi w łóżku. No i tyle. Cudownie.